zanim pan profesor do nas dołączy, w oczekiwaniu na jego bardzo ciekawą prezentację. Już sam jestem zaciekawiony tym, co usłyszeliśmy dzisiaj na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, kiedy profesor mówił, że dzisiaj powie nam, w jaki sposób można wpływać na władzę niekoniecznie z Warszawy, ale tu z Lublina czy z dowolnego zakątka Polski. Podejrzewam, nie jestem pewien, ale podejrzewam, że ma to pewien związek z tym eksperymentem, który my tu w Lublinie robimy. Czy z Państwa wie o tym eksperymencie i w nim uczestniczy? Jak Państwo wiecie, cechą polskiej prawicy jest rozwój przez podziały, przez pączkowanie. My tu w Lublinie, nie patrząc na to, co dzieje się w naszych centralach, postanowiliśmy ten proces odwrócić. I postanowiliśmy spotkać się na jakimś neutralnym polu, płaszczyźnie, spotkać przedstawicieli przeróżnych środowisk. Tym polem, tą płaszczyzną jest klub Gazety Polskiej i jego gospodarz pan Tomasz Zontar. Ale jakbyście Państwo zobaczyli skład, na przykład światopoglądowy, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktorant tegoż uniwersytetu. Ja jestem protestantem. Oprócz działalności społeczno-politycznej czy publicystycznej jestem też pastorem. Profesor, który do nas niebawem dołączy, jest agnostykiem, czyli trzy różne opcje światopoglądowe zobaczycie Państwo razem przy jednym stole. To w Polsce niestety nie zdarza się często. Układ, który został nam zaproponowany jako tak zwane przejęcie władzy przez opozycję, zakładał właśnie dzielenie Polaków. Dzielenie i szatkowanie na różnych płaszczyznach. Religijnej, światopoglądowej, politycznej, a tutaj też mamy przedstawicieli różnych partii politycznych. Jest PiS, jest Unia Polityki Realnej, są środowiska młodych patriotów. Od razu witam pana Mariana Kowalskiego, którego też wszyscy Państwo znacie. Obecnie jest rzecznikiem prasowym ONR-u. Ta organizacja niebawem, 11 listopada, będzie w Warszawie defilować, manifestować swoje przywiązanie do tradycji patriotycznej, a przeciwko nim wystąpią Zjednoczone Siły Postępu. Kilka słów o naszym znamienitym gościu. Ja ze szczególną radością przywitałem zgodę pana profesora na przyjazd do Lublina. Dlaczego? Ponieważ uważam pana profesora, który właśnie teraz uroczyście wkracza na naszą salę, za jeden z najjaśniejszych umysłów projektu, który, jak mniemam, wszyscy, przynajmniej wszyscy, którzy przyszli tu z właściwych powodów, bardzo sobie cenimy, czy wręcz kochamy. Projektu pod nazwą Czwarta RP, czyli prawdziwie nasze państwo. Profesor Zybertowicz jest jedną z najjaśniejszych gwiazd tego projektu. Jest mózgiem, bez którego ten projekt naprawdę wyglądałby bardzo żałośnie. Pewnie pan profesor będzie w jakiś sposób korygował te moje zdania, ale ci z Państwa, którzy znają lepiej dokonania profesora, wiedzą, że to nie jest przesada. Oprócz tego, że profesor prowadzi działalność naukową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i tam też powołał podyplomowe studium dotyczące bezpieczeństwa, zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, był też doradcą zarówno naszego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jak też był doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego, to robi właśnie coś, co jest w świecie dzisiejszej nauki, w świecie profesorów, którzy powinni być na szpicy
narodu, powinni go prowadzić, powinni go uświadamiać. W rzeczywistości są pochowani na swoich bezpiecznych synekurach gdzieś na uniwersytetach. Profesor Zybertowicz poszedł, no powiem, korzystając z logo naszej gazety, poszedł pod prąd tego środowiska i rzeczywiście czynnie zaangażował się w bieżącą politykę. Za to został też skarcony przez czołowego ideologa, można powiedzieć, dzisiejszej Polski, Adama Michnika. Dwa procesy i skazanie na kilkudziesięciotysięczne grzywny. Także pan profesor poniósł też osobiste, dotkliwe ofiary w walce o wierność swoim poglądom i przekonaniom. Tak jak zacząłem, bo widzę, że już pan profesor jest prawie gotowy, to i skończę na tym. Powiedziałem, że przychodzimy tutaj z różnych opcji. Katolik, protestant, agnostyk. Łączy nas to, co jest w nazwie naszego państwa. Rzecz pospolita, czyli sprawa wspólna. Dopóki ktoś uważa za cenną tę wspólną sprawę, jest prawowitym obywatelem tego państwa, niezależnie jakie ma poglądy polityczne, światopoglądowe, jaką ma przeszłość, byle jego serce biło dla RP. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz powtarzam. Dziękuję bardzo za okazję porozmawiania z państwem. Dziękuję panu Pawłowi Chojeckiemu za miłe słowa. One oczywiście były przesadzone, ale żeby była jasność, pan Paweł przesadził tylko w 30%. Pozostałe 70% na mój temat to święta prawda. Mówię ja agnostyk. Proszę państwa, zaczniemy od cofnięcia się w rozwoju cywilizacyjnym do epoki pierwotnej. Widzicie państwo zdjęcie zrobione przez antropologów kulturowych na początku XX wieku. I widzimy na tym zdjęciu, że gość, ten pan w środku się strasznie cieszy. Z czego on się cieszy? Otóż od badaczy z zachodu dowiedział się, proszę państwa, o pewnym związku przyczynowo-skutkowym, o którym to związku nic nie wiedział wcześniej. Mianowicie dowiedział się, skąd się biorą dzieci. Antropologowie stwierdzili, że niektóre plemiona nie wiedziały, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między przyczyną, jaką jest intymne spotkanie mężczyzny i kobiety, a skutkiem, który pojawi się het gdzieś w przyszłości to jakieś 9 miesięcy narodzinami dziecka. Ci ludzie potrafili robić dzieci, ale nie rozumieli, jak to się dzieje. Dla nich to było coś magicznego. Dlaczego o tym mówię? Otóż ta sytuacja, to nieoczekiwane uświadomienie sobie, skąd się biorą dzieci przez ludy pierwotne, przypomniało mi się w ubiegłym roku, w grudniu, gdy w tym tłumie, w okresie zmiany rozkładu jazdy kolejowego, stałem na dworcu Warszawa Centralna. I tam wtedy miała miejsce pewna scena, za chwilę ją opowiem, która nasunęła mi to tak skojarzenie, to porównanie, że te dwie grupy ludzi mają ze sobą coś wspólnego i niekoniecznie jest coś bardzo chwalebnego. Było tak, mroźno, wilgotno, dworzec w remoncie, zmiana rozkładu jazdy, tłumy ludzi, pociągi się spóźniają, inne informacje przez megafon, inne na wyświetlaczach, niepokój, złość. Jak to my Polacy złościmy się, wpraszamy się. W którymś momencie słychać słowa. Głosowaliście na platformę, to teraz macie. I chwilę później, może pół sekundy później, człowiek mniej więcej 30-letni, dobrze ubrany, wyglądający tak zwanego młodego, wykształconego z wielkich miast, mówi, tylko bez żadnej polityki. I
nikt nie zareagował, że w tym jest coś niestosownego. I w tym momencie przypomniała mi się ta sytuacja tych plemion pierwotnych. Proszę Państwa, ci ludzie na peronie i wielu naszych rodaków nie widzi związku przyczynowo-skutkowego między wrzuceniem do urny głosu albo między niepójściem na wybory, a jakością infrastruktury kolejowej, a jakością zarządzania spółkami Skarbu Państwa, a jakością prawa, a kształtem budżetu. Oni tego związku nie widzą, bo przemyślany, zaplanowany, cyniczny i zarazem bezczelny sposób. To wszystko, co powiedziałem, dowodnie. Zaplanowany, przemyślny, bezczelny, cyniczny sposób. Przeprowadzono manipulację, która jest zaawansowana, jest bardzo daleko w drodze, której celem jest okraść Polaków z polityki. Jeśli nie podejmiemy działań, w drugiej części mojego wykładu będę mówił, jakie to miały być działania. I jeśli zostaniemy okradzeni z polityki, to tak jakby pozbawić nas polskości. Dlaczego? Bo polityka to jest nic innego jak sposób zarządzania wysiłkiem zbiorowym. To jest sposób koordynowania, funkcjonowania różnych obszarów życia zbiorowego na jakimś terytorium. Zabrać jakiejś zbiorowości, polityka, to zabrać narodowi oczy, za pomocą których rozeznaje się, w jakim jest położeniu. Czy pamiętacie Państwo wybory samorządowe ubiegłego roku? Czy takie plakaty dotarły? Czy one dotarły także na Waszą ziemię? Proszę Państwa, teraz powiem, że ten plakat zawiera trzy kłamstwa, trzy bezczelne kłamstwa, które powinny być widoczne, ale często są niewidoczne. Ja te kłamstwa po kolei pokażę. Kłamstwo numer jeden, czy manipulacja numer jeden, polega na sprzeczności między pierwszym zdaniem i drugim. Zdanie pierwsze mówi, nie róbmy polityki. Zdanie drugie mówi, budujmy szkoły. Proszę Państwa, szkoły budowane są ze środków publicznych. Środki publiczne są dzielone w budżecie. Budżet jest konstruowany w następstwie decyzji polityków, którzy są politykami w parlamencie, w następstwie politycznych decyzji lub zaniechań obywateli. To, czy w budżecie będzie więcej środków na służbę zdrowia, na drogi, na szkoły, na policję, czy na promocję wizerunku Polski za granicą, to efekt decyzji politycznych. Nie robić polityki, to nie podejmować decyzji o tym, na co będziemy środki publiczne przeznaczali. Czysty absurd. Ale to wewnętrzna sprzeczność między zdaniem pierwszym i drugim, a jeszcze nie wiem. To od decyzji polityków zależy jakość prawnego oprzyrządowania gospodarki. To od decyzji polityków zależy, czy system podatkowy jest przejrzysty i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, czy jest podatny na korupcję i obciąża gospodarkę podatkiem korupcyjnym. To od decyzji politycznych zależy, jak wiele będzie środków narodowych szkół, mostów, bolnic czy czegokolwiek. To jest pierwsza manipulacja. Te dwa zdania są po prostu ze sobą sprzeczne. A dlaczego ten inteligentny pan o jasnym obliczu, właściwie nam panujący, teraz są takie przepisy, co rozjaśniają twarze, panie, lepiej wiedzą od panów. Dlaczego ten pan mówi coś, co jest wewnętrznie sprzeczne? Za chwilę powiem, dlaczego wam to mówię. A teraz druga manipulacja. Ten pan jest zawodowym politykiem. Od początku wolnej Polski, od 1989 roku, żyje z polityki. Ten pan
ma środki do życia dzięki temu, że wyborcy mu ufają, wybierają go na urzędy publiczne i dzięki temu, że wyborcy udzielili poparcia jego partii i ta partia może nami rządzić. Ten pan jest, jako premier jest człowiekiem, który ma największy obszar władzy w Polsce. I oto zawodowy polityk, premier odpowiedzialny za losy kraju, mówi do nas w pierwszej osobie liczby mnogi, nie róbmy polityki. Gdyby te słowa, ten pan o jasnym obliczu traktował uczciwie, to tego samego dnia podniesie pole do dymisji. Bo na tym etacie, na jakim on jest, na posadzie premiera, jego psim obowiązkiem jest robienie polityki. Nie byle jakiej polityki. Polityki, która służy całemu krajowi. Polityki, która godzi różne interesy, różne światopoglądy. Gdy mówi nie różne polityki, to mówi zlikwidujmy demokrację, bo skoro jeśli w demokracji polityki nie robi premier, to kto? Kto mu wydaje polecenia? Tylko my, wyborcy, w demokracji mamy, jesteśmy uprawnieni wydawać mu polecenia. Poleceniem jest to, że głosujemy na taką, a nie inną partię. Poleceniem jest to, czy będziemy demonstrować, czy nie będziemy demonstrować. Otóż to jest druga manipulacja. Polityk zawodowy mówi do nas, nie róbmy polityki. Gdyby on powiedział jeszcze, nie róbcie polityki, bo wy ciemny motłoch się na tym nie znacie. Zagłosowaliście na mnie człowieka wykształconego, mądrego, który jest poklepywany po plecach przez najwybitniejszych polityków całego wszechświata. No, ja będę robił politykę, raz na 4 lata głosujecie, to jeszcze miałoby jakiś sens. To byłoby podejście nieobywatelskie, ale ma sens. Od tego mnie wybraliście, żebym rządził kraj. Ale on mówi, nie róbmy polityki, nie rządźmy kraj. I dochodzimy do manipulacji numer 3. Ona się bierze stąd. Ten pan jest współtwórcą i szefem partii, która ma w nazwie obywatelskie. Być obywatelem to się troszczyć o sprawy publiczne. Gdy premier mówi, nie róbmy polityki, mówi, nie bądźmy obywatelami. Założył Platformę Obywatelską, został demokratycznie wybrany przez obywateli, przez tych z nas, którzy się pofatygowali, którzy dali mu tą szansę, nasi rodacy dali mu tą szansę. Nie Pan Bóg, nie wrogie siły, tylko nasi rodacy mu dali tą szansę. I on mówił, że robimy polityki. Nie bądźmy obywatelami. To w takim razie, skoro nie my mamy robić politykę, nie on legalnie wybrany przywódca i jego partia, to kto ma rządzić krajem? Kto rządzi krajem? Wróćmy sobie do sytuacji. Dlaczego ludzie nie chcą widzieć związku przyczynowo-skutkowego między pójściem i niepójściem, między głosowaniem takim, a nie innym w czasie wyborów, a biegiem spraw kraju, jakością służby zdrowia, jakością policji, jakością dróg, jakością sądownictwa i naszego sportu. Otóż istnieje bardzo wiele mechanizmów, które mówią o tym, gdy ludzie się czegoś wstydzą, albo czegoś nie rozumieją, to starają się stosować mechanizm odmowy wiedzy. Bo gdyby przyjęli do świadomości te trzy manipulacje, z tego jednego plakatu, jeden plakat trzy manipulacje, to musieliby uznać, że coś z nimi nie gra, że dali się nabrać, że dali się nabrać. Czy Donald Tusk wierzy w to, co mówi na tym plakacie? Nie. On jest inteligentny człowiek, jest prawie tak inteligentny jak my, proszę Państwa. I zdaje sobie dobrze sprawę, z tych wszystkich trzech poziomów sprzeczności majątkowej. W takim razie, dlaczego to mówi? Mówi, ponieważ moi koledzy, koleżanki socjologowie przeprowadzili badania, które pokazały, że wielu Polaków jest rozgoryczonych, zniesmaczonych polityką, rozczarowanych wobec polityki i odwraca się do polityki plecami, nie rozumiejąc, odwracać się do polityki plecami, to odwracać się plecami do swojego kraju.
Bo polityka jest sposobem zabiegania o nasze interesy. Jeśli my się odwracamy od polityki, ktoś inny zabiega o swoje interesy. Pan Tusk wie, że spora część Polaków czuje niechęć do polityki, uraz do polityki. I prosi tych ludzi, którzy czują uraz do polityki, zagłosujcie na mnie. Na mnie, na polityka, nie ja. Będę budował boiska. Nie będę środków na boiska wyznaczał w trybie budżetowym, tylko tam. No, jakoś tak. Ale się wyznaczę. Nie będę środków na budowę mostów zdobywał w efekcie stymulowania gospodarki przez mądre ustawy, przez stymulowanie innowacyjności. Nie. Tylko w sposób świętego Mikołaja. Jest tu kampania wyborcza. Rano jestem w Łodzi na spotkaniu, promując moją książkę, proszę do Polski, oglądam w telewizji konferencję prasową, którą Donald Tusk zrobił na stacji Metra Młociny. Stoi otoczony grupą młodych ludzi w koszulkach, napisana jakaś tam taka platforma, obywatelska, z tyłu jest napis 300 miliardów złotych z Unii Europejskiej dla nas. Ale mnie zachęca, żebyśmy zagłosowali na jego partię, to te 300 milionów na skalę. Nie mówi tak. Nie mówi tak. Weźmy się do roboty. Zbudujmy instytucje, które będą promowały uczciwe przedsiębiorcze działania. Uprośćmy system podatkowy. Postawmy na młodych ludzi, którzy mają potencjał innowacyjny. Rozwijajmy przedsiębiorczość i kreatywność dzięki mądremu decydowaniu. Nic takiego nie mówię. Jego przesłanie jest takie. Na zachodzie jest kraina świętych Mikołajów. Święte Mikołaje niczego bardziej nie pragną, jak sypnąć nam 300 miliardów. Ale święte Mikołaje stawiają wielu warunków. Przez nasze ręce będą te pieniążki szły. Przez nasze ręce. Ktoś inny od świętego Mikołaja nie dostanie. A my, Platforma Obywatelska dostanie, jeśli tylko nie będziecie zachowywali się jak obywatele. Jeśli nie będziecie chcieli być gospodarzami w swoim kraju, jeśli będziecie mieli mentalność posocjalistyczną, postkolonialną, jak się mówi, a najprościej żebraczą, będziecie potulnie czekać, aż dostaniecie, to dostaniecie. To jest, proszę Państwa, pewna logika myślenia. Polityk, tak jak i rodzic, może starać się, żeby dziecko rosło coraz sprawniejsze i samodzielniejsze, ale może też żerować na jego niedojrzałości. Obecna polityka to jest polityka żerowania na niedojrzałości ludzi, którzy nie rozumieją, na czym polega rządzenie i jego mechanizm. Mamy do czynienia z sytuacją, w której, proszę Państwa, ta niechęć do polityki jest wykorzystywana do udawania, że się nie robi polityki. Z badań wynika, że wielu Polaków ma tak zwany niski poziom tolerancji na konflikt w polityce. Gdy widzimy, jak się politycy kłócą w parlamencie, jak się kłócą w studiach telewizyjnych, czujemy niesmak. To jest głupie, bo polityka w demokracji to jest publiczne konfrontowanie stanowisk i jawne rozwiązywanie konfliktów. Jeśli polityka jest ugrzeczniona, to znaczy, że konflikty są rozwiązywane w sposób tajny, za kulisami. Ktoś się z kimś dzieli naszym kosztem. Zamiast budować obywatelskość i demokratyczność, daje się, proszę Państwa, poczucie. Czym się różnią te dwie definicje demokracji? Otóż nam się oferuje demokrację po lewej stronie, w której mamy poczucie, a nie w której posiadamy instrumenty kontroli
warunków swojego życia. W chwili obecnej w Polsce i ponad Polską toczy się gra, która ma pozbawić nas zdolności do samodzielnego politycznego działania. W jaki sposób się to robi? Przez obrzydzenie na polityki, proszę Państwa, przez rozłupanie naszej mentalności. W ostatnich 6 latach ludziom, którzy nie czują się zakorzenieni w niepodległościowej wizji Polski, udało się uzyskać wspaniałe sukcesy. Udało się nam politykę prawie zabrać, ponieważ w wielu środowiskach, w wielu rodzinach ludzie nie chcą dyskutować ze sobą o polityce, bo zaraz się kłócą i skaczą sobie do gardła. Na weselach, na chrzcinach, na stypach mówią, nie dyskutujemy o polityce. Kobiety mówią, bo się chłopie zaraz będą tam siły. Na wczasach, w sąsiadami, w pracy chcemy się wzajemnie szanować. Chcemy akceptować swoją godność, a nie umiemy mądrze o polityce rozmawiać, więc przestajemy rozmawiać o niej w ogóle. Dla tych, którzy są przy władzy, jest to wymarzona sytuacja. Wymarzona sytuacja, bo tylko ludzie, którzy potrafią między sobą rozmawiać o sprawach publicznych, mogą w swoich głowach tworzyć szczepionkę na manipulację medialną. Gdy nie rozmawiam z nikim o polityce, z wyjątkiem tych, którzy mają takie same myśli jak my, jak ja, to mój horyzont jest zawężony. Gdy nie rozmawiam z nikim o polityce i słyszę jakiś przekaz w telewizji, w radiu, w internecie, nie mam sposobu sprawdzenia, czy moja reakcja na to nie jest efektem jakiejś manipulacji. Gdy ludzie po obejrzeniu jakiegoś programu w telewizji, jakiejś debaty, konferencji rozmawiają o tym, porównują swoje informacje, konfrontują punkty widzenia, wtedy wytwarzają sobie niezależne kryteria oceny. Kiedy nie rozmawiamy o polityce, jesteśmy skazani na przekaz. Jeśli ten przekaz jest sprytnie powtarzany przez różne media, jadę do pracy, włączam Radio Z, w którym rozmawia pewna pani z pewnym panem. Jestem w pracy, włączam sobie portal gazeta.pl i to samo spotykam. Myślę, tu jedno medio, tu inne. W domu włączam TV24 i to samo słyszę, co tylko dla nas słyszałem po prostu 5 razy. Jakby nie zauważam, że te wszystkie niby różne twarze mówią tym samym głosem i wszyscy są ze sobą zakolegowani i mają wspólne interesy. Nie mam z kim porozmawiać, upewnić się, czy nie myślę źle. Jeśli ulegniemy temu procesowi, który jest zaawansowany, ulegniemy tej niechęci do rozmów o polityce, to chodzi w granie. Odbyłem wiele spotkań w klubach Gazety Polskiej w całym kraju. Gdy kilka razy zdarzyło mi się, że przychodziły tam osoby mające inny punkt widzenia, niekoniecznie platformowy czy SLD-owski, ale mające wątpliwości co do polityki PiS-u, to zdarzały się przypadki bardzo brutalnego krzyczenia, agresywnego reagowania sali na niepokoje tych osób. Nie pozwalamy im się wypowiedzieć, tak jakbyśmy nie chcieli poznawać innego sposobu myślenia o Polsce. A to jest wymarzona sytuacja tych, którzy mają władzę. Wielkich korporacji międzynarodowych, które potrzebują, żebyśmy byli podmiotami, ale jako konsumenci, żebyśmy byli zdyscyplinowanymi, gorliwymi konsumentami, ale już nie obywatelami. Nie umiemy słuchać ludzi, którzy o Polsce myślą inaczej, albo którzy w ogóle się Polską nie interesują. Nie znamy ich sposobu myślenia, a jak ich spotykamy, albo ich potępiamy, jesteście zdrajcy, jesteście lemingi, jesteście głupcy, i tylko trajkoczemy, żeby powiedzieć to, co my chcemy powiedzieć. Jeśli nie zmienimy nastawień,
to przegramy Polskę, bo oni mają większą przewagę, na razie przynajmniej w przestrzeni komunikacji masowej. Możemy tą przewagę zmniejszyć, jeśli inteligentniej zaczniemy na co dzień się komunikować. Pierwsza zasada, uczmy się słuchać tego, co nam się wydaje horrendalną bzdurą, niewiedzą albo fałszem. Poznajmy ich sposób myślenia. Nie próbujmy ich od razu nawracać. Mówić, ach, ty głupi jesteś, jeszcze pośtej gazeta, proszę, to jest głupo, ty wiesz, panie. Poznajmy ich sposób myślenia, zastanówmy się, dlaczego udało się ich odciągnąć od tradycji, od wiary, od kościoła, od symboli, od przekonania w to, że poza indywidualną ścieżką kariery jest coś ważnego. Więc jedna z pierwszych zasad to otwórzmy się na nich i w ramach pokuty. Mój pewien kolega napisał książkę pod tytułem Strachy z gazety. To jest historyk z Poznania. Opisał techniki manipulowania, oddziaływania propagandowego na Polaków stosowane przez Gazety Wyborcze. Powiedział, z trudem to czytał, ale zakłada, że dzięki temu będzie krócej czyści. Musi. Ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami, musimy sobie zadawać różne pokuty. Jedną z nich może być pokorne słuchanie ludzi, którzy myślą inaczej. Jak poznamy ich sposób myślenia, zaczniemy budować pomosty. Ci, którzy obecnie rządzą Polską, wielkie korporacje, które idą z nimi ręka w rękę, czy obce państwa, które chcą, żeby w Polsce sprawy szły dokładnie w tą stronę, w jaką idą w ostatnich latach, nic bardziej nie potrzebują, żebyśmy nie potrafili się ze sobą dogadać. Pula do nas. Jak zaczniemy budować pomosty mentalne, myślowe, psychiczne, pomosty co do form porozumiewania się między Polakami, to będzie to najskuteczniejsza pierwsza faza dywersji, jaką przeciwnie musimy zrobić. Utrudnimy im traktowanie Polski jako terenu łowieckiego. Dlaczego przegrywamy wybory? Mówię my, PiS, czy inne wcześniej środowiska niepodległościowe. Urzędnicy działają w zorganizowanych grupach. Oni między sobą nie krępują się, nie boją się rozmawiać o pieniądze. Są lepiej zorganizowani od nas. Często są inteligentniejsi od nas. Potrafią najinteligentniejszych z nas wycharczyć i podkupić, przeciągnąć ze swojego obozu. Jeśli nie zaczniemy pracy nad sobą, nie zaczniemy podwyższać umiejętności samoorganizacji obozu niepodległościowego, rozumianego szeroko, tak jak pan Paweł we wprowadzeniu powiedział. Obóz niepodległościowy rozumiany szeroko. Nie tylko katolik, nie tylko pisior, nie tylko ktoś, kto jest członkiem partii, nie tylko ktoś, kto chodzi na spotkania tylko w Gazety Polskiej. Każdy, kto uważa, że Polska jest nam potrzebna, bo poza tym, że chcielibyśmy żyć w dostatku, chcemy nie wstydzić się tego, kim jesteśmy. Problem z obozem niepodległościowym polega na tym, że nasze elity obozu niepodległościowego są po prostu znacznie słabsze od elit postkomunistycznych, elit biznesowych i elit kosmopolistycznych. Za chwilę opowiem o pewnej metodzie, za pomocą której można byłoby tą słabość dość szybko, to nie znaczy, że w przyszłym tygodniu, ale dość szybko tą słabość zniwelować. Ale najpierw chwila chłodnego, socjologicznego spojrzenia elity. Gdy socjolog powie o elitach, nie będzie myślał w sensie potocznym, że elita to jest ktoś lepszy, szlachetniejszy, uczciwy. Nie. Do elity należy ta grupa, która jednocześnie spełnia dwa warunki. Ludzie, którzy nie boją się wziąć odpowiedzialności za
wywieranie wpływu na los zarządzenia. Jednocześnie mają zasoby, które potrafią wykorzystać do rządzenia. Żeby być elitą, po pierwsze trzeba się nie bać władzy, po drugie trzeba mieć instrumenty władzy. Problem z obozem niepodległościowym polega na tym, że nie rozumiemy, że Polskę i polskość można obronić tylko wtedy, jeśli będziemy nie bali się sięgać po władzę i na wszystkich szczeblach życia społecznego, najmniejszej gminy, najmniejszego stowarzyszenia, aż do kierowania państwem i posiadania swoich reprezentantów w organizacjach międzynarodowych, będziemy mieli ludzi, którzy chcą rządzić nie dla uciech samego rządzenia, tylko dla głębokiej satysfakcji, jaką daje kierowanie zespołem, w którym wszyscy odnoszą korzyści. To jest możliwe i w wielu krajach się to powiodło, ale nie zrobimy tego bez dotlenienia tamtych społeczeństw. O co mi chodzi? Najpierw odpowiedź na to pytanie. Komu służą elity, dla których nieprawda jest źródłem władzy? Mówię o nieprawdzie, bo chcę Państwu pokazać, że posiadamy pewien potężny zasób, z którego nie umiemy korzystać. Zasób ważny w grach społecznych, w grze o Polsce. A najpierw nieprawda. Nasze ugrupowanie nie weźmie środków z budżetu. Wzięli i biorą. PiS stanowi zagrożenie dla demokracji. Przez 4 lata rządów nie wykazali żadnych z rzekomych policyjnych zbrodni PiS-u. Przed wyborami, to były kłamstwa przed wyborami z roku 2000, pierwsze, drugie przed wyborami roku 2007, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Sprzedaliśmy stocznie. Po wyborach się okazało, że zostały sprzedane. Była kolejna obietnica, zwolnienie ministra Grala, niedotrzymana. Potem pewna pani, która teraz będzie marszałkiem Sejmu. Ja nie twierdzę, że ona kłamała. Myślę, że ona mówiła to w dobrej wierze, tylko wprowadzono ją w błąd. Ale skoro w takiej sprawie dała się łatwo wprowadzić w błąd, to w jakich sprawach dała się wprowadzić w błąd jako minister zdrowia i w jakich sprawach będzie manipulowana jako marszałek Sejmu? To, że powiedziała to wtedy w polskim parlamencie, nie mówię, że kłamała, ale wprowadziła w błąd Polaków, co do tego, czy możemy polegać na sposobie prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy, którą dyskwalifikuje jako polityka. Wyciągnijmy z tego wnioski. Zawaliłeś koleje na wicemarszałka. Prowadziłeś w błąd na marszałka. Zastanówcie się, wiele osób mówi, polityka jest straszna. Nie, trzeba powiedzieć, polityka jest nam potrzebna, ale nasza, bo to jest ich polityka, oparta na nieprawdę. Same nieprawdy. Okej. Teraz musimy przejść przez chwilę autorefleksji. Ilu z nas potrafiło przeciwstawiać się kampanii pogardy wobec prezydenta. Pierwszego prezydenta III RP, który nigdy nie był zarejestrowany jako tajny współpracownik służb. Nie był ani TW Wolski, ani TW Bolek, ani TW Alek. Był ułomny pod tym względem i dlatego zasłużył na kampanię pogardy. Ilu z nas, gdy słyszało brutalne, chamskie dowcipy, na których ludzie nie pozwalają sobie wobec nielubianych kolegów, potrafiło publicznie to zrobić? Znam takie osoby. Jeśli byliście w takich sytuacjach, to zastanówmy się, czego nam brakowało. Odwagi, umiejętności, bo to nie jest kwestia tylko, że w trudnych sytuacjach, jak to mówią psychologowie interakcyjnych, trzeba umieć w określony sposób, elegancki, nieagresywny, niechamski, przeciwstawić się.
tego się można nauczyć. Nie umiemy często tego, ale tego się można nauczyć. Pamiętajmy, że nasza tolerancja dla nieprawdy i kłamstwa jest formą przyzwolenia. Oczywiście nie namawiam nikogo do fundamentalizmu prawdziwościowego. Na co dzień w życiu posługujemy się rozmaitymi kłamsterkami. Czasami lepiej powiedzieć, jak się mnie pyta znajoma, jak dzisiaj wygląda. No świetnie ci w tej sukience niż powiedzieć, oj, chyba miałaś zawaloną noc, bo widzę jakieś nowe zmarszcze. Ale gdy idzie o sprawy publiczne, mamy prawo od tych, którzy z naszych podatków objęli ważne urzędy, wymagać ich prawdy. A czasami, jeśli ta prawda może być nie do powiedzenia na danym etapie względów politycznych, międzynarodowych, to powinni milczeć. Proszę Państwa, często w fałszywy sposób rozgrzeszamy się z naszych słabości, z tego, że przegrywamy wybory. Albo oni na nim mówią, albo oni mają fajne służby, albo u nich są wielkie korporacje. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, gdy przychodzi pora wyborów, to ilu z nas włączyło się w działalność partii, która przy wszystkich wolnościach najlepiej wyraża interes narodowy i potrafiło przyprowadzać głosy, pójść do ludzi, zainicjować jakieś działania, robić takie spotkania, jak spotkania w Klubie Gazety Polskiej. Często mamy dobre intencje, ale nie potrafimy. Proszę Państwa, czego nam brakuje najbardziej obozowi niepodległościowemu? Mamy potężny deficyt umiejętności współdziałania. Nie mamy prawo ludzi namawiać, żeby samodzielnie, jak stracenci, przeciwstawiali się kłamstwu w swoim miejscu pracy, w mediach. Ale mamy prawo wymagać od siebie, żebyśmy uczyli się tworzyć grupy wsparcia, środowiska wsparcia dla tych, którzy chcą się przeciwstawiać nieprawdzie. Proszę Państwa, nie jesteśmy w punkcie wyjścia, nie jesteśmy bez żadnych zasobów. W Polsce w ostatnich latach oddolnie, w wielkiej mierze oddolnie powstał wielki archipelag polskości. Za chwilę niektóre elementy tego archipelagu Państwu pokażę. Mnóstwo stron internetowych, think tanki, historyczne grupy rekonstrukcyjne, kluby Gazety Polskiej, komitety poparcia. W całym tym archipelagu, proszę Państwa, biją polskie serca. A teraz wykaz niektórych mediów, od gazet, tygodników, miesięczników, kwartalników, tego jest o wiele więcej. Stron internetowych jest o wiele więcej. Ale na czym polega? Tego wszystkiego jest o wiele, wiele więcej. Wiele tysięcy osób jest zaangażowane w wolontarystyczną działalność służącą Polsce. Ale wiecie, na czym polega problem? Nie na braku serc, zaangażowania, ale na rozproszeniu tych inicjatyw i umiejętności konsolidacji. Ja rozumiem, że jest może przyjemniej założyć pismo i być jego szefem, niż mieć swój stateczek, na którym jest się sternikiem i właścicielem. Jak byłem w Łodzi, miałem wykład, to podeszło do mnie kilku sympatycznych panów i dało mi pismo satyryczne, robione satyryczne politycznie. Pokazałem to pismo ludziom na sali, klaskali. Ja mówię, proszę Państwa, jeszcze 5000 takich pisanek możemy założyć w Polsce. To nic nie zmieni. Nam jest potrzeba, żeby ten rozproszony archipelag polskości został skonsolidowany w kilka dużych kontynentów. Nie bielian organizm, bo wtedy łatwo byłoby go agenturalnie przechwycić, ale w kilka współpracujących ze sobą, ale niezależnych kontynentów. Ale moja analiza socjologiczna wykazała, że mamy poważny deficyt umiejętności przywódczych. O ile wiele osób potrafi założyć tego typu wydawnictwa,
think tanki, inicjatywy, projekty, zdobywać środki na dobrym poziomie, wydawać czasopisma, książki, to nie potrafią przekroczyć progu organizacji na wyższym poziomie zarządzania projektami, które składają się z wielu takich inicjatyw. Żeby to umieć robić, trzeba posiadać o wiele większe umiejętności organizacyjne i przywódcze niż dotąd posiadane. Pierwszym krokiem procesu konsolidacji może być organizacja Kongresu Polskości. Wstępnie ten kongres ma tylko ten, kto już zorganizował jakiś działający projekt. Grupa rekonstrukcyjna, klub dyskusyjny, gazeta, strona internetowa, portal, coś innego, ale coś, co działa. A tam trzeba przedyskutować, w jaki sposób te projekty muszą być konsolidowane. Nawet nie wiecie, jak wiele jest rozmaitych na przykład gazet i gazetek wydanych z decyzjami. Ale one wszystkie mają maluteńki, miniaturowy zasięg. Wzajemnie się nie wspomagają. A tutaj rano w jednej gazecie coś napiszą, w Radiu Z powtórzą, w internecie w kilku miejscach powielą, przez pół dnia będą w telewizji powtarzali, jeszcze wieczorem audycji przybią stempel. Prawdziwe. A mózg ludzki działa według zasady opisanej, żeby nauka potwierdziła przez obywatela Goebbelsa. Jeśli jakiś przekaz jest powtórzony wiele razy, dla mózgu staje się on oczywisty, naturalny, jest postrzegany jako prawdziwy. I mózg często nie potrafi odróżnić prawdy od nieprawdy, tym bardziej, że wszyscy jako zwierzęta mamy w sobie odruch stadny. Orientujemy się w swoim działaniu, proszę Państwa, swoje działanie na innych. I teraz pewien paradoks. Z jednej strony Polacy mają odruch, tak jak każdy naród stadny, ale z drugiej strony mamy nadmierny indywidualizm. Nie chcemy świadomie ze sobą współpracować, bo każdy chce być number one, każdy chce być debeściak, ale przez odruch stadny jesteśmy podatni na presje konformistyczne. To znaczy, gdy się Polska mówi, co mamy zrobić, to mówimy nie, bo my to samodzielni. Ale gdy się wytwarza takie wrażenie, no wszyscy tak myślą, wszyscy tak robią, to wielu właśnie tak się zachowa. Sformułowałem projekt, który w wielu środowiskach jest na razie na etapie szkolnym, ale w wielu środowiskach spotkał się z ciepłym przyjęciem. Projekt nadrobienia deficytu umiejętności przywódczych. Bo konsolidacja tego archipelagu polskości nie będzie możliwa bez osób, które będą potrafiły, potykając się, popełniając błędy, pracując ciężko nad swoimi sobą, dokonać konsolidacji. Ta konsolidacja jest trudna. Wjeżdżę po Polsce i wieczorami czasami w środowisku klubów, gazety, rozmawiamy przy kolacjach, to widać, że niektóre osoby, które tutaj działają, w takich klubach, nie wiem, jakie są Państwa, to jest normalne, ludzkie, robią to po to, żeby swoje ego zaspokoić, prawda? Żeby się czuć osobami wyróżnionymi. A to jest normalny ludzki odruch. Ale gdy te osoby miałyby stać się jedną z wielu, to już nie są, wolą samodzielnicą. I żeby wykorzystać dobre energie tych ludzi i nie ulec ich wadą, to potrzebne są umiejętności gry społecznej o wyższej rangi. Niestety nasz obóz niepodległościowy tych umiejętności nie posiada, ale posiadają go tamte obozy. W związku z tym sformułowałem, proszę Państwa, kilka elementów. Chciałbym na dwa ostatnie zwrócić uwagę. Dla tych osób, które już wykazały pewne umiejętności, talenty organizacyjne, trzeba będzie powołać warsztaty niepodległościowego przywództwa, żeby te osoby poznały lepiej swoje silne i słabe strony jako organizatorów, jako przyszłych liderów.
I trzeba zastosować metodę modną w ostatnich latach w nowoczesnym biznesie, coaching. Osobom, które odpowiadają za innych, które kierują jakimiś zespołami, przydziela się trenera osobistego, swojego przyjaciela, który jest tajemniczony w wyzwaniach, w kłopoty i w działania, patrzy z boku, a zarazem posiada profesjonalną wiedzę, dającą wsparcie emocjonalne i intelektualne w obliczu wyzwań. Wiele osób mówi, ja już z tymi ludźmi nie mogę pracować, no każdy by tylko chciał ja. Ale można nauczyć się, jak z tego ja zrobić smażoną jajecznicę. Można się tego nauczyć. Historia, zbliżam do końca do rozmowy z Państwem. Historia Polski się jeszcze nie zakończyła. Trwa wyścig z czasem w słusznej sprawie. Nikt z nas na dole nie wydyskutuje żadnych działaczy partii, nawet tej, która jest najbardziej bliska wizji Polski, wizji reform, bo nawet gdyby PiS jakimś łutem szczęścia wygrał wybory samodzielnie urządzić Polską, to przy obecnej tkance społecznej niedotlenionej Polaków, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie byłby w stanie naprawdę zmienić kraju. Zbudować sprawiedliwe, elastyczne, uczciwie działające instytucje, które powodują, że nie wstydzimy się być Polakami, gdy jesteśmy za granicą. Nikt za nas nie odzyska polityki dla Polaków. Jeśli będziemy umieli słuchać się wzajemnie, uczyć na błędach, to nikt nie jest w stanie nam przeszkodzić. Ale za każdym razem musimy o siebie samych spytać, kto wygra w nas samych ten dialog wewnętrzny. Każdy z nas dzisiaj jest w jakimś punkcie, ma swoje umiejętności, swoje zalety, swoje marzenia i swoje lęki. Chciałbym, gdyby z nas chciało być kimś lepszym. Często rezygnujemy. Proszę, dlaczego ci goście, którzy weszli na jakiś szczyt, zabrali ze sobą ten gadżet, ten kawałek materiału? Po co oni tam wzięli? Do czego im to jest potrzebne? Może czują pociąg do Polski. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w tym czasie, kiedy docierają do nas z wielu stron bodźce zniechęcające nas do działania społecznego, patriotycznego, słowa profesora Zybertowicza odniosły właściwy skutek. I znowu jesteśmy do tego jeszcze bardziej zachęceni. Chciałem teraz poświęcić czas na wymianę zdań, na rozmowę. Dlatego też proszę, żeby rzeczywiście trzymać się tematu, mówić krótko, tak, żebyśmy mogli jak najbardziej wykorzystać naszego gościa. Pytać tak, w związku z pięknym pana wykładem. Wszyscy wiemy, że jest potrzeba pracy i teraz jest bardzo dużo ludzi, na pewno, tak jak mówił pan profesor, czy są tworzone grupy, które by zbierały te osoby, które są chętne, utalentowane i są w stanie poświęcić się dla pracy tej, o której pan dzisiaj wspaniały wykład wygłosił. Po pierwsze są, ale po drugie powiem właśnie coś innego. Ostatnią sobotę miałem wystąpienie kończące 5-6 Kongres Obywatelski organizowany przez Środowiska Platformy w Warszawie. 3 kończące wystąpienia to były komisarza Janusza Lewandowskiego, pani ministra rozwoju regionalnego Piękowskiej i potem moje. Mówiłem o ludzie pracujący jako profesjonalni coachowie w takich firmach i mają wrażenie, że ich praca zawieszona jest w powietrzu, bo nie są określone wartości, dla których mają szkolić przywódców. I kilka osób do mnie podeszło i powiedziało, że oni jako wolontariusze nieodpłatnie chcą wejść w projekt coachingu patriotycznego. Podeszło do mnie też dwóch panów. Jeden tłumacz języka migowego,
a drugi pan, który jest głuchy i także nie mówi. I spytał mnie, o mojego wykładu słuchały języku migowym, przedstawicielem jakiegoś stowarzyszenia wojennego. Co moim zdaniem rząd mógłby zrobić dla ich środowiska, jak jest podobno 50 tysięcy. Ja powiedziałem, nie czekajcie na rząd, sami się zorganizujcie, twórzcie grupę nacisku i współpracujcie z innymi takimi grupami. To jest częściowo moja odpowiedź. Że są robione pewne projekty, mam nadzieję, że one wypalą na początku przyszłego roku, ale nie trzeba czekać na to, aż ktoś inny zrobi. Można samemu pewne projekty angażować. Jeśli ktoś z was na przykład jest studentem czy doktorantem, to niech zrobi projekt, w którym spisze, bo to nie jest zinwentaryzowane, ten cały archipelag polskości. Niech założy stronę pod nazwą archipelag polskości Lublina i do której będą mogli afiliować się ci wszyscy twórcy inicjatyw, dla których polskość jest droga. Nieważne, czy są z lewicy, czy z prawicy, czy wierzący, czy niewierzący. Jeśli spełniają pewien jeden warunek minimalny, ale niezbędny, że Polska jest nam potrzebna. Chcemy, żebyśmy mogli żyć w kraju dostatnim i nie musieli się wstydzić tego, skąd jesteśmy, jakim jesteśmy. Konfrontacja zawsze jest zła, ale z takimi rządami, jakimi mamy do czynienia, konfrontacja fizyczna, z takimi rządami, jakimi mamy do czynienia, to chyba trzeba przyjąć metodę trzymać się generalnie napisany wierz, ale powiem tylko pewnie, że prawdy nam trzeba niczym wody, co czystym tępnem ziemi drży. Wolności, wiary, myśli swobody, niech modlitw żar odmieni dni. Powinniśmy się trzymać prawdy, bo nas oszukują, dążyć do tej prawdy. Obnażać tą prawdę, to co robią nasze gazety, nasz dziennik, Gazeta Polska, ja reprezentuję klub Gazety Polskiej, Nasza Polska, Nowa Polska. I pytanie, panie profesorze, jakie metody będą najskuteczniejsze? Dziękuję. Ja udzielę odpowiedzi, która wskaże jedną ze skutecznych metod. Ale jak wszystko, co dobre, ta metoda, dobre lekarstwo jest gorsze, ta metoda także będzie gorsza, bo wymaga zmiany naszych nastawień, naszych postaw. Cieszę się, że dzisiaj widzę tu trochę młodych twarzy, ale mam wrażenie, że większość osób na sali jest w moim wieku, albo nawet miesiąc czy dwa starszy. Proszę Państwa, gdy wierzę po polsce, grupa Gazety Polskiej bywa jeszcze gorzej w tym sensie, że jeszcze więcej pełnych wigoru emerytów. Co to znaczy, że pozwalamy, żeby oni ukradli nam nasze dzieci i wnuki? Co możemy zrobić, że nie umiemy do naszych dzieci i wnuków dotrzeć? Ale nie umiemy, bo za mało od siebie wymagamy. Kto z was potrafił naciągnąć na rozmowę dziecko czy wnuka, czego słucha w tych słuchaweczkach? Bo wiem, że tam są straszne dźwięki, straszne łomoty, jazgoty. Ale jak nie będziemy wiedzieli, czego oni tam słuchają, to nie zbudujemy jakichś form porozumienia. Jak nie nauczymy się ich Facebooków, Twitterów i różnych gadu-gadu, to nie będziemy w jakim świecie nie wiedzieli, jakim oni świecie żyją. Ilu z dziadków dzisiejszych wędruje po różnych młodzieżowych forach dyskusyjnych, żeby dowiedzieć się, w jakim świecie żyją nasze wnuki i jakim bodźcom podlegają? To nie jest czarna magia, tego wszystkiego się można nauczyć. W ten sposób utrudnimy, żeby siły kosmopolityczne i konsumpcjonistyczne ukradły nam naszych najbliższych. A wiem, to jest przykre słuchać tej strasznej muzyki, ale jak z doświadczenia wiem z rozmów z moimi rówieśnikami, że jak rodzic czy dziadek
pochyli się nad tym, co ekscytuje, co wciąga młodego człowieka, to nawet ten młody człowiek się otwiera i chce mówić także o innych sprawach. To jest wszystko w obszarze naszego wysiłku, naszej możliwości. Na to nie trzeba kasy. Inna podpowiedź. Wielu z nas ma sporo czasu. Ile z osób, które tu są, zajmuje się obywatelskim patrolowaniem internetu? To znaczy, chodzi po forach, portalach, jak widzi wpisy niepolskie, antypolskie, głupie, to na dobrym poziomie wpisuje i robi linki do dobrych tekstów. W naszym dzienniku, w Gazecie Polskiej, do dobrych portaliach, w Polityce.pl, czy niezależna. Ilu z nas robi na co dzień to, że ja próbuję robić? Kasowane linki. Z kolską flagą. Słucham? Od razu kasowane linki. Oto to wspaniała wymówka. Ja ciągle z tą wymówką się spotykam. Prawda? To w takim razie, jeśli tak jest, przyjmijmy, że jest taka pani mówi, na pewno niektórzy poszlaki jest, to co stoi na przeszkodzie, żeby założyć stronę internetową pod tytułem Cenzura w internecie i każdy, kto wysłał link do strony, która nie zawiera treści agresywnych, wulgarnych, nienawistnych lub wpis wysłał, który jest na poziomie i ze względów politycznych został skasowany, żeby natychmiast przekierowywał to na stronę Cenzura w internecie. Żeby taka strona Cenzura w internecie była podzielona, z jakiego portalu coś zostało skasowane albo zablokowane. To nie wymaga czarnej magii, ogromnego wysiłku, wielkich pieniędzy. Zbudowanie inicjatywy obywatelskiego patrolowania internetu to nie jest coś, co przekracza możliwości średnio inteligentnego Polaka. A ja Państwu powiem coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, gdy zacząłem jeździć po klubach Gazety Polskiej. Czasami na tych spotkaniach przychodzą ludzie, którzy są bardzo uboko ubrani. A nie tylko, bo to nie jest takie ważne. Niektórzy z nich wyglądają, jakby nie umieli zbliżyć do trzech. A gdy zabierają głos w dyskusji, albo podchodzą do mnie w czasie podpisywania książek czy po spotkaniu, to mówią o Polsce językiem lepszym, bardziej dojrzałym i precyzyjnym niż wielu moich studentów socjologii czy politologii. Dlaczego? Bo czytają gazety, które podnoszą ich poziom intelektualny. A więc mamy do czynienia z Polską, która niekiedy wygląda moherowo, ale głowy ma całkiem sprawne. I trzeba to wykorzystać, między innymi do działalności w internecie. Poprosić tego wnuka, żeby pomógł założyć stronę internetową, bo ludzie to potrafią, i zachęcać innych. Patrolujemy godzinę na dobę internet, wpisujemy dobre linki, dobre komentarze. Jakie kasują, to pokazujemy na tej stronie, kto to zrobił. Ja chciałbym odnieść się do tego problemu, jaki pan wcześniej poruszył, mianowicie chodzi o tę dyskusję z naszymi przeciwnikami politycznymi. Bo tak, jeśli chodzi na przykład o tę sprawę nawiązywania kontaktów poziomych z różnymi organizacjami, no to myślimy o tym tutaj już wielokrotnie, żeśmy też między sobą w Klubie Gazety Polskiej podnosili ten problem. No na razie jeszcze się nam nie udało tego forum stworzyć, ale może właśnie teraz zintensyfikujemy te działania. Natomiast jeśli chodzi o te dyskusje, no swego czasu na pewno pan profesor był świadkiem Warto Rozmawiać, program Jana Pospieszalskiego i tam Wojtek Cejrowski powiedział, z głupkami nie można rozmawiać, prawda? Bo chodzi o pewną logikę. Jeśli na przykład ktoś mówi oczywiste bzdury, no i świadomie to robi, no to właściwie jaka jest baza do dyskusji z takim człowiekiem? To jedna rzecz. No na przykład ktoś reprezentuje lobby homoseksualne i mówi tak, dwoje homoseksualistów będzie lepiej wychowywało dzieci niż heteroseksualiści, bo oni tam gnębią te dzieci, biją, klapsy im wlepiają i tak dalej. Więc poza tym jeszcze jest kwestia, gdzie my możemy z nimi rozmawiać. Nie ma właśnie takiej możliwości, takiego forum. Nie ma po prostu gdzie się spotkać i jak pan profesor. Ja myślę, że z nimi należy rozmawiać, chociaż oczywiście nie sam na sam. Tak? Natomiast, proszę Państwa,
Mówimy, że ktoś mówi bzdury i mówi świadomie. Co to znaczy świadomie? Ale przecież jak poczytacie gazety czy tygodniki takie jak Politika, to dowiecie się o tym, że ich zdaniem to nasze środowisko mówi bzdury i to świadomie. Jeśli będziemy dalej tak wzajemnie robić, że my uważamy ich za idiotów i oni uważają nas za idiotów, to o to właśnie chodzi. Żebyśmy nie umieli się porozumieć, wtedy można łatwo nami manipulować. Jeśli my jesteśmy bliżsi tradycji chrześcijańskiej niż oni, którzy są bliżsi tradycji hipermarketowej, to na nas ciąży obowiązek wyciągania dłoni. Ja nie mówię o nadstawianiu drugiego policzka, bo na razie już takie ciężkie czasy nie są, ale można wyciągać dłoń, słuchać. Jeśli coś jest bzdurą, to wynika z czegoś w tej głowie. Może z jakichś lęków, może z jakichś nadziei. Bardzo często ludzie nie są świadomi, co naprawdę mówią. Psychologia pokazuje, że procesy myślowe w ogromnej mierze są automatyczne. I nam się może wydawać, że jesteśmy świadomi, co chcemy powiedzieć, co mówimy. Ja uważam, że nie należy ustawać najpierw w wysłuchiwaniu tych ludzi, bo często jest tak, to jest podstawowa wiedza z badań psychologicznych na temat ludzkiego komunikowania się. Gdy pozwolimy komuś się wygadać, to potem ten ktoś przed normalne psychologiczne nanieść staje się otwarty na to, co my chcemy powiedzieć. A my trzeba to często, od razu chcemy powiedzieć swoją dobrą nowinę, czy tą swoją groźną nowinę chcemy natychmiast przedstawić. A nie chcemy w ogóle się dowiedzieć, co oni mają do powiedzenia. Przecież nie jest, chociaż sądzę, że po tamtej stronie jest więcej kłamstwa i manipulacji niż po naszej stronie. Nie jest tak, że tam jest tylko czerń, a u nas jest tylko jasność. Także od nich się można czegoś dowiedzieć. Na przykład, jak wygrywać wybory. Proszę, jeszcze jedno pytanie. Chodzi o to, że pan profesor przedstawił tutaj jakby perspektywy i pomysły na działanie na przyszłość, na budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, ale z drugiej strony patrząc na rzeczywistość, jaka nas otacza, to zaczynamy mieć wątpliwości, jak długo nam przyszłoby budować to społeczeństwo i czy w międzyczasie na przykład widząc różnego rodzaju chociażby międzynarodowe zagrożenia, czy w perspektywie mamy jakąś szansę odzyskać Polskę i zbudować tę czwartą RP? Proszę Państwa, po pierwsze zacznijcie doceniać to, co już uzyskaliśmy. Jest w Polsce ponad 250 klubów Gazety Polskiej, to jest 250 małych ojczyzn, które wcale nie są takie małe. A po drugie, jestem gotów wszystkie moje pomysły przekreślić flamastrem, jak Państwo dostarczycie lepszych pomysłów. Kryterium jakości pomysłów jest to, czy on jest i czy potrafi stosować. Każdy z nich ma swoje wady i jakieś plusy. Rzućcie kaskadą pomysłu skutecznego oddolnego władzeckiego działania, natychmiast rezygnuję z coachingu patriotycznego i wchodzimy w inne rady. Czy pan kiedykolwiek udzielał podobnego wykładu w środowisku naszych parlamentarzystów? Od razu dodam, że nie chodzi mi o parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, czy tam, jak to się nazywają? Ruch? Jakiś tam. Mówię o tych parlamentarzystach tak zwanych zaprzyjaźnionych. A pytam, bo ja mam wrażenie, że nie dla wszystkich oczywiście, ale dla dużej części, to te pojęcia, czy te tematy, o których pan mówi, są zupełnie obce. Mogę rozwinąć, ale wydaje mi się, że to chyba wystarczy na dzisiaj. Proszę Państwa, żeby ich spędzić w jedno miejsce, nie, ale po pierwsze z wieloma rozmawiałem, po drugie, gdy w kampanii wyborczej jeździłem, promując książkę Pociąg do Polski, to wiele spotkań było organizowanych przez kandydatów na parlamentarzystów, niektórzy z nich z sukcesem startowali, właśnie z PiS-u. Oni znają ten sposób myślenia, a tych, którzy znają, bo to już pan musi
tutaj zaprowadzić patrona. Przecież każdy z Państwa może kiedyś wejść w rolę jakiegoś takiego jak ja, jeździć po kraju i przedstawić pewne wizje, pomysły, koncepcje wspólnego robienia rzeczy, które dają nam nie tylko satysfakcję, ale są szansą takiego umocnienia obozu niepodległościowego, żeby po wygraniu wyborów móc zmieniać Polskę zgodnie z interesem nie obcych państw, nie wielkich korporacji, nie małych grup biznesowych, tylko większości. Panie profesorze, ja mam pytanie dotyczące porównania dwóch państw, czyli naszych braci Węgrów do nas. Tutaj wiadomo, że Orban sobie poradził. Kontakt miałem w tym roku z Węgrami i tam sytuacja jest kompletnie odwrotna. To znaczy ludzie starsi popierają postkomunistów, natomiast generalnie młodzi popierają Orbana. Orban, myślę, że jakoś można do pana profesora zainspirował, nie wiem, może się mylę, ale tam właśnie w ten sposób to się rozpoczęło, że stworzył takie niezależne od... Tam też miałem taki sam problem właśnie z mediami. Niezależne organizacje, różne kluby sportowe, charytatywne, no, osiedlowe, dzielnicowe, naprawdę się bardzo ciekawie rozwinęło. Natomiast chyba decydująca to jednak była telewizja. Dlatego ja trochę sceptycznie podchodzę do tych inicjatyw, bo znam młodych ludzi, ja już mam z nimi kontakt. I krótko mówiąc, jeżeli nie stworzymy swojego, no nie TVN-u, bo ten kłamie, tylko telewizji, która będzie ogólnopolska i będzie dla młodych ludzi atrakcyjna, bo tak było na Węgrzech. Tam się jedna stacja włamała i od razu poszło. I młodzi ludzie poszli momentalnie za Orbanem. Po prostu to są metody dobre dla ludzi w wieku 30, może starszych. Tak mi się wydaje, może się mylę. I pytanie takie zasadnicze. Czy jest jakaś analiza socjologiczna między społeczeństwem polskim a węgierskim? No bo dlaczego mi się udało? Właściwie tu na całym wschodzie, od Ukrainy i tak dalej, popatrzmy, to właściwie ten model rosyjski zaczyna tutaj po prostu nam się podziałać. I no, mam obawy, że te działania to jest po prostu takie ratowanie już tego, co można. Ale wie, chodzi mi o to porównanie tych dwóch właśnie narodów. I dziękuję za książkę, jak mam młody, bardzo młody właśnie czytelnikiem był Gazety Wyborczej. Dostałem od pewnego oficera UOP-u, taka ciekawostka, kolegi, książkę właśnie Uścisku Tajnych Służb. I tak się zaczęła przygoda, także dziękuję za właśnie nawrócenie. Powiodło, to jeszcze nie jest do końca jasne, że powiodło uzyskać władzę z możliwością reformy konstytucyjnej, taką większością, która daje możliwość przebudowy instytucji państwa. A ile się to do końca powiodło, to jeszcze pewnie jeszcze nie wiemy. Teraz nam się też powiedzie, ale bym się nastawił na trochę dłuższą drogę. Dlaczego? Z punktu widzenia geopolitycznego Węgry są A, krajem mniejszym, są bardziej na uboczu Europy. To znaczy, jeśli oni staną się silnym organizmem zdolnym do podmiotowej polityki, to nie będą postrzegani jako konkurencja ze względu na wielkość i miejsce usytuowania dla innych silnych organizmów. My mamy mniej sprzyjające otoczenie. Z jednej strony większy organizm, jakim jest polski naród, jest trudniejszy do rządzenia, małymi organizmami łatwiej jest rządzić. Z drugiej strony przez to jest większy, jeśli my zbudujemy silną gospodarkę i sprawne państwo, to inni będą musieli się posunąć w Europie. A jak Węgrzy to zrobią, to nikomu miejsca innego nie będą zajmowali. Mamy bardziej pod górkę i nasza droga musi być trochę dłuższa. A po drugie, Orban jest trochę młodszy od naszego przywódcy i dlatego też łatwiej było mu nawiązać kontakt z młodym pokoleniem. Jeśli w ostatnich wyborach udało się dochować pewnego przełomu, mam na myśli tzw. aniołki
prezesa przyciągnąć młode, inteligentne, nie tylko młode, nie tylko ładne, ale inteligentne kobiety, które niektóre z nich odniosły już sukcesy w administracji albo w samorządzie, do pracy w partii. Jeśli uda nam się więcej takich osób zrobić, to będziemy mieli szansę znaleźć osoby o potencjale przywódczym, które będą napędzały pewien proces wymiany kadr w obozie niepodległościowym. Jeśli tego się nie uda zrobić, to nasza droga będzie jeszcze dłuższa niż myślałem dzisiaj rano. Chciałam jeszcze takie dwa pytania, tak, zwrócić uwagę na takie dwie kwestie. Pierwsza to jest to, że te wszystkie media prawicowe, niepodległościowe, jak tak się obserwuje, jakie tam są reklamy na przykład zamieszczane, czyli jak w jaki sposób są sponsorowane, a przecież te media no, odpowiadają no, wedle wyników wyborów no, 30% Polaków, prawda? I tak jakby firmy, które przeznaczają pieniądze na reklamy, ich nie interesuje tylko, żeby zyskać nasze pieniądze najwyraźniej. W jaki sposób można by było jakoś spożytkować tą siłę, jaką stanowimy, właśnie w taki sposób, tak, przez jakiś nacisk, nie wiem, jak to można by było zrobić, to jest kwestia pierwsza, a druga, to jest rzecz następująca, że jak tak się obserwuje na przykład artystów, czy jakichś celebrytów, którzy zdecydowali się poprzeć na przykład Prawo i Sprawiedliwość, to oni się narażają na takie rozpracy w swoim środowisku. Widać to wyraźnie i wszystkie osoby, które w swoim zakładach pracy na przykład się też zderzały z taką barierą, to nagle prawda, no, okazywało się, że czuły się jak jakiś Eskimos albo ktoś w ogóle z innej planety, prawda, no jak. No, potem tam po cichu ktoś tam ci mówi, dobrze powiedziałaś, jak coś tam, ale tak nie każdy ma taką odwagę. I chodzi o to, że nie ma jakichś takich mechanizmów, jakoś nie potrafimy takich mechanizmów stworzyć, które by w jakiś sposób nagradzały tych artystów, no że przecież my stanowimy 30% społeczeństwa. I dlaczego każdy jakiś, no jaki artysta, który jest po tamtej stronie, oni się czują świetnie wszędzie, a ci nasi artyści, jakby w cudzysłowie nasi, bo przecież tamci też mogą być nasi, naszymi, chociaż myślę, że no, no nie wiem, ludzie bardzo świadomi, a inteligencja humanistyczna takimi do takiej się powinna zaliczać, no to chyba oni powinni sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli stają świadomi po tamtej stronie, no to albo są głupi, albo są podli, no nie ma dla mnie, no tak może za duże słowa, których użyłam, ale może chodzi o intencje. To dziękuję za wszystko. Pani powiedziała bardzo ważne rzeczy, gdy ktoś myśli w sposób istotnie różny od nas. Mamy swoją myślę, on nie, ma nie wiedzy, jest głupi tam. Albo mówi, nie, nie jest głupi, on jest podły, bo on to robi co innego. A zapominamy, że jest jeszcze jedno określenie, jeszcze jedna możliwość, że jest zagubiony. Zapominamy, że możemy przyjąć postawę pokornej misyjności. Ktoś jest zagubiony, zagubił wartości, zagubił pion etyczny, zagubił więź z osobami bliskimi, zagubił tradycję, zaczął wstydzić się swoich przodków, swoich rodziców, zaczął wstydzić się tego, że od nich jest dobre. Po dobre musi kojarzyć z tym, co jest słabe. Bo dzisiaj jest modny power. Prawda? Reklamy, które niskim głosem odnoszą się do woli mocy. Państwa, spróbujcie popatrzeć na tych, którzy nas niepokoją, łącznie z Januszem B., jak to na ludzi zagubionych. A jeśli mamy pomóc im odnaleźć, to najpierw musimy sami tą drogą iść. Teraz wracam do tego bardzo ważnego, co pani powiedziała. O tym premiowaniu artystycznym po naszej stronie. Ta część elit niepodległościowych jest potrzeby tej sytuacji w pełni świadoma. Pan Paweł Toboła, który jest wydawcą mojej książki Pociąg do Polski, Polska do pociągu, gdyby nie on, ta książka by się nie okazała, bo on mnie zachęcił, żebym zebrał
zebrał te teksty, wybrał je, opracował przy jego pomocy. Będzie 11 listopada swoje książki sprzedawał na uroczystości, która nazywa się Wręczenie Nagrody Józefa, imienia Józefa Mackiewicza. Dobrze mówię, panie Pawle? Literacka nagroda. Więc mamy już takie literackie nagrody. Premiujemy twórców, którzy mają polskie serce. Teraz oczywiście można wymyślać kolejne, ale można spróbować zrobić coś innego. Wzmacniać także finansowo te z nich, które już mają jakąś tradycję. Nie każdy musi od zera budować swoją łódeczkę. Jest kilka takich projektów nagród. Spytałem się, jakie można wzmocnić. Gdyby z tych 30% tylko co setny do takich nagród wysyłał swoje 10 zł. Dzisiaj jak ktoś ma konto internetowe, to nie kosztuje taki przelew już nic prawie, tylko parę minut skupienia przy komputerze. To te nagrody mogłyby być więcej środków na nagrodę, a to wyznacza rangę i to wytwarzałoby taką grawitacyjną siłę przyciągania tych innych artystów wahających się. Czy mówić prawdę? Czy mówić gładko? I jeszcze chyba jedna rzecz. Otóż o tych, to tak naprawdę nie jest nas 30%, to jest 15% w ogóle, ale to jest też oczywiście siła duża konstrukcyjna. Można by spróbować rozważyć projekty bojkotu konsumenckiego. Firmy, które na przykład w reklamach posługują się osobami czy metodami niezgodnymi z wartościami naszej kultury i tradycji narodowej i religijnej. Ale żeby taki bojkot był skuteczny, to znowu wracamy do punktu samoorganizacji sprawności. Tak? Trzeba wytypować, bo to nie może być bojkot. Trzeba przemyśleć kilka obszarów. Iść naprzód. Czy taki bojkot ma szansę powodzenia? Jakiego rodzaju efekt trzeba uzyskać? Rozpisać na głos, w tej gazecie zrobimy to, na tej stronie internetowej tam, a tego dnia zrobimy manifestację pod siedzibą firmy, którą też nagłośnimy pewnie. Ktoś musi to wszystko rozpisać, całą tą strategię. I wtedy ten potencjał konsumencki 15% może wychodzić w dużą siłę. Ale znowu wracamy do organizacji, umiejętności zaplanowania i wykorzystania nowoczesnych metod. Zakładamy stronę na Facebooku Bojkot Patriotyczny, typujemy te firmy, które zachowują się w sposób niegodny z punktu widzenia podstawowych wartości naszego narodu, rozważamy za pomocą jakich metod skutecznie można uruchomić projekt bojkotu, rozpisujemy rolę, rozpisujemy grafik działania i pokazujemy swoją siłę. Ale nie wystarczy po prostu powiedzieć kłamie. Właśnie taki projekt zrealizowali rodzice w jednej z miejscowości podwarszawskiej, jeśli chodzi o prasę pornograficzną. Dokonali bojkotu i zmusili kioskarzy, żeby nie wystawiali w sposób taki rażący dzieci tę prasę. Także to jest oczywiście przykład takich rzeczy. Możemy robić więcej. Jeszcze jedno pytanie odnośnie możliwości demokracji. Bo pan profesor tutaj mówił o demokracji, o demokratycznym społeczeństwie. No ja, jak każdy, może jak wielu z nas, ma wątpliwości, czy przy pomocy demokracji jesteśmy w stanie wpływać jak gdyby na losy Polski, bo w porywach nas jest właśnie 30%. No i w związku z tym właśnie, czy nie trzeba właśnie podeprzeć się powiedzmy jakimiś chociażby opatrznością Bożą w takiej sytuacji, albo na przykład kryzysem ekonomicznym. Czy jesteśmy w stanie po prostu zbudować społeczeństwo, w którym normalnie jakby większość będzie po tej dobrej stronie, chciałbym to tak sformułować,
No bo przecież historycznie rzecz biorąc, były u nas, przegraliśmy właściwie pierwszą Rzeczpospolitą, a konstytucja została, powiedzmy, 3 maja uchwalona, no takim wybiegiem pewnym, nie? Więc w związku z tym, jak pan profesor to widzi? Pierwsze, w Porybach to jest nas znacznie więcej niż 30%. Przypomnijmy sobie, ile procent Jarosław Kaczyński dostał w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tak? Jest nas, nie pocieszajmy się tym, że oni sfałszowali wybory. Po pierwsze, takie myślenie skóry to defektyzm, a po drugie, jeśli sfałszowali wybory, to jest to kolejny dowód tego, że jesteśmy słabsi w samoorganizacji. Bo jeśli dzień wyborów, po godzinie 19, dzwoni do mnie młody człowiek, mówi: panie profesorze, obszedłem 10 lokali wyborczych, w którym tylko w jednym mieliśmy męża zaufania, to znaczy, że nie umiemy się organizować. Jeśli pozwalamy im fałszować wybory, to dlatego, że nie umiemy wykorzystać możliwości, które jeszcze ciągle w demokracji są. A wracając do opatrzności, ja nie mogę nic wiążącego powiedzieć jako agnostyk, ale jako ktoś, kto jest ciekawskim agnostykiem, kto nie dostał łaski wiary, ale się bardzo interesuje naturą wiary, czytał rozwiązania psychologiczne i nie tylko, to przypomnę spostrzeżenia Józefa Ratzingera, który mówi o roli modlitwy w zmianie społecznego świata. Co to jest modlitwa? Co się dzieje w umyśle człowieka, który szczerze modli się za zagubiony? Za swoich wrogów, nie modli się o ogień piekielny dla nich, tak? Tylko modli się, żeby znaleźli drogę prawdy. To ta modlitwa najpierw przemienia modlącego. Dodaje mu sił, oczyszcza go ze złych, agresywnych instynktów. Daje siłę wyrozumiałości. Daje mu to, co Józef Ratzinger jeszcze zanim został Benedyktem, nazywał cichą wytrwałością. Ja czytam sobie codziennie jakiś fragment jego pisma, bo on odpowiada mojej umysłowości jako taki analityczny teolog, który za pewien czas potrafi rzucić pewną myśl metafizyczną. Na przykład pisze tak: katedry to są miejsca, gdzie oddycha wieczność. Ja jestem agnostyk, nie wiem jak to jest wieczność, ale co tak zwizualizuje, że jest miasto i tu i tam jest katedra i tam to jest ta przestrzeń, bo tam jest właśnie powiew wieczności. No myślę, że z takie skojarzenia nie chcę innych z wyższością, niechęcią i wrogością traktować, tylko zastanawiam się, jak nawet jak agnostyk mogę przemyśleć pewne rzeczy, żeby znaleźć do nich jakiś klucz. Trudno mi z tej pięknej, metafizycznej parafrazy wrócić na ziemię. Szczególnie, że to też obszar moich zainteresowań, ale ja bym jednak stanął w obronie nas tu na dole, bo pan profesor na nas przerzucił jak gdyby odpowiedzialność, że się nie umiemy samoorganizować, jeśli chodzi o tych mężów zaufania. Mam nadzieję, że on tutaj wyrażę, już państwo wiedzą, co ja chcę powiedzieć. Przecież jest coś takiego jak obowiązki liderów partyjnych, którzy powinni właśnie organizować ten oddolny zapał. I dlaczego pan profesor nas czyni odpowiedzialnymi za brak tej samoorganizacji uwidaczniających się w braku mężów zaufania, a nie powie tego, kto tak naprawdę zmarnował ten potencjał ludzki, który zebrał 1 700 000 podpisów poparcia nad kandydaturą Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby wtedy tych ludzi, tych zbieraczy podpisów wziąć na listy i zorganizować, to ten wykład już by był jak gdyby opisem rzeczywistości. Mam jednak, bo w tym co pan Paweł powiedział, jest wiele racji, ale ja mam takie wrażenie, że jak staniemy przeciwko tym Piotrem, on będzie prosił, powiedz, no który ze współpracowników Kaczyńskiego zawalił sprawę mężów zaufania. Tylko spyta, co ty zrobiłeś, żeby oni nie mogli wykręcić się ze współpracy z tobą.
Obawiam się, że święty Piotr może o to zapytać. Panie Państwo, przepraszam, usiądę Pana do głosu, ale po Pana wypowiedzi powiedziałbym tak. Bym bardzo chciał, żeby Pan zobaczył czegokolwiek z posłów lubelskiego PiSu. Obawiam się, żeby ściągnąć ich na takie spotkanie, to by trzeba było lektyki. Proszę Państwa, dwie rzeczy o głosowaniu. Jeśli ten mąż zaufania stoi, znowu będzie motyw weterynaryjny. Jeśli mąż zaufania stoi, w czasie liczenia głosów, jak ta grupa połowa gdzieś z boku, z tyłu i nawet nie patrzy dobrze na ręce, to tylko potwierdza nasze spostrzeżenia o naszej słabości. Że ludzie słabego charakteru, nieprzetarci, niedoświadczeni. Trudno, no, lepszy tacy niż inni, bo kiedyś się przetrą. Ludzie pewności siebie, sprawności działania, odwagi nie nabierają czterech z dnia na dzień. Trzeba to przez rozmaite formy działania ćwiczyć, chociażby takie, że Pan tu występuje i twardo mówi swoje, niezależnie od tego, czy samochód blokuje, czy nie. I pierwsza sprawa, od której Pan zaczął. Jeśli wprowadzimy podpisywanie się na kartach wyborczych, to musimy przez to zmienić konstytucję, która mówi, że wybory się tajne. Powstaje pytanie, jaki wariant wymyślił tajne wybory? Otóż to taki gość, który chciał, żeby ta władza co pewien czas się zmieniała. To jak są jawne, każdy będzie go większy, będzie głosowała za władzą, która jest. Dzięki tajności wyborów mamy szansę na rotację ludzi przy władzy. Więc wbrew pozorom to rozwiązanie nie jest dobre. Lepsze rozwiązanie jest, żeby ludzie chcieli być mężami zaufania, umieli być mężami zaufania, nie bali się. A nie będą się bali, jak będą to wsparcie swoich środowisk. Takich środowisk jak nasze, które będą się rozwijały, organizowały, szkoliły, dawały różne formy psychicznego, a także materialnego wsparcia. Właściwie nie jest pytanie, tylko podziękowanie, Panie Profesorze. Szczególnie za to, ukradli nam dzieci, ukradli nam wnuki. Bo to jest straszne. Ja jestem nauczycielką i po prostu widzę, co się dzieje. Jakbyśmy przemnożyli tylko nasze osoby, te 30% wyborców, znaczy 30% głosujących, 15% wyborców, a razy dwa, to nikt nie ma szans. Tylko jedno dziecko przekonać. A nie ratuje dzieci. Albo dwoje. Dziękuję bardzo. Znaczy, szczególnie za to właśnie. Tak, jeszcze tylko jedną rzecz powiem do Pana, który nie wiem, Pan jeszcze jest, który jest niezadowolony z jakości posłów lubelskich, w ogóle posłów PiS-u. Może Pan ma rację, ale proszę Państwa, jest pewna gorzka prawda w takim powiedzeniu, że mówi, że każdy naród ma taki rząd, na jaki zasługuje. Jesteśmy słabi organizacyjni, intelektualni, emocjonalni. Nie potrafimy od siebie wymagać, nie potrafimy innym wybaczać, a od siebie wymagać. I mamy rząd, na jaki w pewnym sensie zasługujemy. Gdyby więcej chętnych pukało do drzwi PiS-u, to pewno posłowie byliby lepsi. Jesteście od nich lepsi, jak jesteście od nich lepsi, to zastróbcie ich. Ale oczywiście... Trzymają mocno stołki. Pan tu mówi, trzymają się mocno stołki. A jak jesteście mądrzejsi, to jak tacy głupi goście się utrzymają na stołkach, a potem nie potrafiliście wejść? Może oni wbrew pozorom tacy głupi nie są, co? Dobrze, to trzeba się nauczyć tych wszystkich metod gry w politykę. Nie odwracać się od władzy, uczyć się tworzenia zasobów, które dają władzę, uczyć się rządzenia. Czasami podejmować ryzyko. Panie profesorze, ale nie możemy być wasalami, nie możemy być zdrajcami, nie możemy być agentami. I jeszcze 100 razy to powtórzyć i potem iść spać.